Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Dziś, kochani, przywitamy się jeszcze z naszymi przyjaciółmi. Szczęść Boże. Zapraszamy wszystkich do radosnej katechezy, którą wyśpiewamy na początku naszego spotkania, że już niedługo Boże Narodzenie, a my już je dzisiaj przeżyjemy podczas naszej katechezy. Radosną piosenką, która nam zagra na... To jest fujarka, jak się nazywa ten instrument? Flet. Flet. Na flecie nam zagra nasz kolega, a my zaśpiewamy. Złóżcie ładnie ręce najpierw. Przypomnimy sobie, że jest z nami Pan Jezus i my Jemu śpiewamy tę właśnie kolędę. Proszę bardzo. Dzisiaj Betlejem, dzisiaj Betlejem, wesoła nowina, że Panna czysta, że Panna czysta porodziła Syna. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, beklęka klękają, cuda, cuda ogłaszają. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, beklęka klękają, cuda, cuda ogłaszają. I tak w takiej radości będziemy przeżywali tę katechezę. Usiądźcie. Kochani, kiedy jeszcze byliśmy u Pana Boga i nikt nie wiedział, w jakiej rodzinie się urodzimy, wielkie wydarzenie miało miejsce w życiu naszych rodziców. Tak się pokochali, że postanowili o tej miłości powiedzieć Panu Jezusowi. Ładnie się ubrali, zaprosili do kościoła krewnych, znajomych, przyjaciół i przy ołtarzu mówią: Panie Jezu, kochamy się bardzo, chcemy założyć rodzinę, ale pragniemy, abyś Ty z nami zamieszkał, by rodzina była domowym kościołem. Przyjęli sobie wierność do końca życia i kiedy wrócili na salę balową, z nimi poszedł Pan Jezus, to jak w Kanie Galilejskiej. A kiedy zamieszkali razem, zamieszkał także z nimi Pan Jezus. I po kilku miesiącach, co się dziwnego dzieje, mamusia wasza mówi do tatusia: wieź mnie szybko do szpitala, będę rodziła. No i oczywiście wielka radość, kiedy wy wyszliście z mamusi, umieliście tylko krzyczeć, jeść i sikać. Ale skoro byliście zdrowi, no to zaraz pan doktor kazał was zawieźć do domu. I w domu była przeogromna radość. Tatuś niezmiernie się cieszył, a po kąpieli kopaliście nogami na wszystkie strony. I mamusia mówi: o, ma mój nos. Tatuś mówi: ale moje uszy, ale ma moją brodę, mówi mamusia, ale moje usta, mówi tatuś. My jesteśmy trochę podobni do tatusia, trochę podobni do mamusi. Mówi dlatego o tym, że dziecko jest największym darem i największym skarbem, jaki może dać Pan Bóg każdemu człowiekowi. Bo w powstaniu naszego życia uczestniczy zawsze Pan Bóg. Dlatego jesteśmy darem od samego Pana Boga. I dziś, kochani, chcieliśmy niezmiernie podziękować za naszą rodzinę, za tatusia i mamusię, którzy z Bogiem przekazali nam życie. Jakie to jest piękne. Kiedyś wy też jako rodzice będziecie z Panem Bogiem przekazywali życie. Będziecie mamami, żonami, a wy mężami i ojcami. To jest bardzo piękne. I we wszystkich aktach, kiedy powstaje życie, jest obecny zawsze Pan Bóg, bo to życie pochodzi od Pana Boga. Ale dziś święty Łukasz chce podzielić się z nami radosną wiadomością, którą będziemy przeżywali w każde święta Bożego Narodzenia, że Jezus przychodzi na ziemię, zapowiedziany Mesjasz, rodzi się w Betlejem i o tym usłyszymy z przesłania świętego Łukasza. Powstańcie. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie.
Maryja z Józefem idą do Betlejem. Tam muszą się zgłosić, bo odbywa się spis ludności. Maryja wie, że już wkrótce urodzi Jezusa, ale nie spodziewa się, że to właśnie w Betlejem przyjdzie czas porodu. W mieście jest dużo ludzi, którzy przybyli na spis ludności. Trudno znaleźć miejsce na nocleg. Właściciele domów nie chcą przyjąć Maryi i Józefa. Pieniędzy też nie mają za dużo. A tymczasem zbliża się czas, by urodzić Jezusa. W końcu znajdują grotę za miastem, miejsce, gdzie pasterze nocują ze swoimi owcami. Tam zostają na noc i właśnie tej nocy Maryja rodzi Jezusa, Zbawiciela świata. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Usiądźcie. Przeogromna radość. Szczególnie, kochani, ciągle Pan Jezus nas zaskakuje różnymi zachowaniami. Przecież jako Bóg mógł się urodzić w pałacu, prawda? Mógł jako Bóg królować i wszyscy ludzie mogli mu służyć, a tymczasem rodzi się w grocie czy w stajni, gdzie mieszkają zwierzęta i pasterze. Chcę powiedzieć nam Pan Jezus przez to, że tymi narodzinami w tak trudnych warunkach i skromnych kocha każdego człowieka i nieważne jest, co posiadamy, jakie pieniądze, jakie wartości materialne. Ważny jest człowiek, a nie to, co jest martwe, chociażby przedstawiało wielką wartość materialną. I tym narodzeniem w takiej nędzy i głodzie Pan Jezus od początku zaczyna swoją przeogromną misję. Dlatego jest taka bardzo ładna pastorałka. Nie było miejsca dla Ciebie w Betlejem w żadnej gospodzie. I narodziłeś się, Jezu, w stajni ubóstwie i chłodzie. Nie było miejsca, choć szedłeś jako Zbawiciel na ziemię, by wyrwać szarta niewoli, nieszczęsne Adama plemię. I potem śpiewa autor tego tekstu, że lisy mają swoje jamy i ptaki gniazda, a nie ma dla Ciebie, Panie Jezu, miejsca na narodziny, dlatego rodzi się w szopie. Ale, kochani, śpiewaliśmy wcześniej piękną pastorałkę, żeby Święta Rodzina nie szukała miejsca na narodziny Jezusa w grocie, żebyśmy się sami zajęli tym, aby w naszej rodzinie przyszedł na ziemię Pan Jezus. Wydarzenie przeogromne. I mówi o jednym, o czym nam mówił Jan Paweł II, że mamy człowieka nie oceniać pod tym względem, jaki jest mądry, jakie ma stopnie naukowe, także jak jest zdrowy fizycznie, prawda, wysportowany, także nie pod tym względem, ile ma pieniędzy, ale czy jest człowiekiem sumienia, czy liczy się z Panem Jezusem, który go zaprasza do przyjaźni ze sobą i prosi Pan Jezus, abyśmy realizowali Jego Jezusowy przepis na życie. Kochani, Boże Narodzenie nie kończy się z nocy z 24 na 25 grudnia. Boże Narodzenie przeżywamy przez całe życie. I to możemy przeżywać Boże Narodzenie każdego dnia. A w jaki sposób możemy rodzić Pana Jezusa w naszym życiu? Przyjmować Pana Jezusa. Tak, na pierwszym miejscu, kochani, urodziliśmy Jezusa w sakramencie chrztu. Prawda? To było pierwsze narodziny. Ale kiedy tracimy to Boże dziecięctwo, możemy rodzić Pana Jezusa w sakramencie spowiedzi. Po każdej dobrze odbytej spowiedzi Pan Jezus unicestwia nasze grzechy, stajemy się Bożymi dziećmi i rodzimy przy konfesjonale Pana Jezusa. To jest także nasze Boże Narodzenie. Drugie piękne Boże Narodzenie, kiedy podczas mszy świętej przyjmujemy Pana Jezusa w Komunii Świętej, prawda? Przeżywamy na ziemi niebo. Kto przyjmie Pana Jezusa w Komunii Świętej, jest najpiękniejszą monstrancją. Tylko tego Jezusa nie możemy zatrzymywać tylko dla siebie. Po to przychodzi Pan Jezus do nas w Komunii Świętej, byśmy Jezusem dzielili się z innymi ludźmi. A w jaki sposób możecie dzielić się z ludźmi Panem Jezusem?
Jak wam się wydaje? Powiedz. Na przykład modlić się za kogoś? Tak, oczywiście, wspierać modlitwą Kościół. Mówić o Panu Jezusie? Tak, jak najbardziej, dlatego że nie możemy ograniczać prawdy o Panu Jezusie tylko w salce katechetycznej, czy w naszym rodzinnym domu, czy w kościele. W jaki sposób jeszcze możesz rodzić Pana Jezusa? Czytać Ewangelię. Tak, kochani, tak, proszę. Możemy również śpiewać. Tak, ale także przez dobre czyny. Jeżeli ty coś dobrego zrobisz, szczególnie wesprzesz kogoś, kto liczy na twoją pomoc, wtedy on się rodzi. Chrystus się rodzi w życiu tego człowieka, którym pomagasz, i ty sam rodzisz Pana Jezusa dobrym czynem. Stąd, kochani, życzę wam, abyśmy przeżywali Boże Narodzenie przez cały okres naszego ziemskiego życia. I też zakończymy naszą katechezę radosną piosenką, którą zaśpiewają w duecie dwie nasze koleżanki. Powstańmy. Proszę bardzo. Pomyślmy teraz o tym, że one śpiewają dla Pana Jezusa i my się z Nim także łączymy. Gdy śliczna Panna Syna kołysała, z wielkim weselem takiemu śpiewała. Li, 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 laj, li, li, laj, moje dzieciąteczko. Li, 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 laj, li, laj, śliczne panionteczko. Li, 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 laj, li, li, laj, moje dzieciąteczko. Li, 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 laj, li, laj, śliczne panionteczko. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Szczęść Boże, kochani, do zobaczenia. Szczęść Boże, też staracie się rodzić Pana Jezusa na co dzień. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Drogie dzieci, zapraszam serdecznie na drugą część Kropelki Radości, gdy rozwiązujemy krzyżówkę. Bardzo dziękujemy księdzu biskupowi za katechezę, waszym rówieśnikom, którzy w tym programie uczestniczyli. Mam nadzieję, że to też kolejny taki moment, w którym zastanawiamy się, myślimy o naszej miłości do Pana Jezusa, o naszej miłości do Pana Boga. Zapraszam więc teraz serdecznie, przypomnę telefony dla tych dzieci, które chcą wziąć udział w rozwiązywaniu dzisiaj naszej krzyżówki. Pamiętajcie, telefonujemy do telewizji Trwam. Zapiszcie sobie te numery, by nie dzwonić do Radia Maria, bo teraz tam będzie program na żywo prowadzony, więc żeby ktoś się nie dziwił, że wy chcecie rozwiązać jakieś hasło z krzyżówki. Telefony 56 657 0011. Drugi telefon 56 657 0012. Telefony w naszej rodzinie 536 600 300. Drugi 536 600 400. I dla dzieci z zagranicy tutaj też są dwa telefony. 56 657 0013 i drugi 56 657 0014. Pamiętamy oczywiście o kierunkowym do Polski 48. Dziś popatrzcie, jaka nagroda dla zwycięzców. Pani Ewa Hunter napisała piękną książkę o zwycięstwach różańcowych. Poznacie te zwycięstwa, chociażby Cud nad Wisłą, Lepanto czy Fatima. To wszystko, co uczyniła Matka Najświętsza, bo ludzie, była poruszona modlitwą ludzi. Niech więc i to będzie też taka zachęta dla nas, byśmy w czasie Wielkiego Postu, bo to może być dobra lektura na czas Wielkiego Postu, podejmowali naszą modlitwę różańcową. O, jak słyszę, jest już pierwszy ochotnik. Proszę bardzo, Kropelka Radości, telewizja Trwam. Halo, halo. Szczęść Boże. O, szczęść Boże, dobrze Cię słyszę. Ty masz na imię? Ania. Aniu, skąd telefonujesz? Z jakiej miejscowości? Z Poizdowa. Aniu, rozwiązywałaś kiedyś krzyżówkę, czy jeszcze nie? Nie. To znaczy, że nie, tak? No to pięknie, popatrz, dzisiaj mamy, jak zobaczymy zaraz na krzyżówkę, 18 haseł. Wyobrażasz sobie 18 haseł. Popatrz, ile mamy możliwości wyboru. Które hasło Ty wybierasz dziś dla siebie? Pierwsze. Pierwsze z brzegu. Ania wybiera pierwsze z brzegu. Myślę, że to
nie będzie takie trudne dziś, bo to wszystko jakoś związane z tymi zajęciami, które macie w szkole. Więc co to może być? Na przykład do drukarki, może być kolorowy, może też być jakiś origami, tak? Ale co to właśnie może być? Co wkładamy do drukarki? Papier. Papier. Na nim też możemy pisać, malować, prawda, kreślić. No to spróbujemy napisać papier. Aniu, gratulacje. Powiedz, kogo chciałabyś pozdrowić? Mamę, tatę, siostry, babcię, dziadka, panią katechetkę, ciocię, wujkę. Wujka, tak. No to cieszę się. Aniu, pamiętaj, proszę cię, wyślij maila do nas, kropelka@tv-trwam.pl ze swoimi danymi i my do ciebie odeślemy nagrodę. Tak? Dziękuję ci, dobrej soboty życzę. Wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem. Proszę bardzo, kropelka radości. Halo, halo? Halo. Witam cię serdecznie. Jak ty masz na imię? Ania. Też Ania, no gratulacje. Aniu, powiedz mi, a ty pierwszy raz, czy który z kolei rozwiązujesz krzyżówkę? Już kiedyś dzwoniłam. Kiedyś dzwoniłaś i udało się? Tak. To dziś pewnie też. Powiedz, które hasło wybierasz. Pierwsze zajęte już. Drugie. Drugie. Druga Ania i drugie. Co to może być? Popatrz, podświetlamy dla ciebie. Na przykład plakatowe lub akwarele. Jak to się nazywa? One są plakatowe. Jeszcze raz? Mogą być plakatowe albo mogą to być akwarele. Farby. Farby, tak? No to wpisujemy farby. Też gratulacje dla ciebie. Powiedz mi, a ty farbami malujesz, czy jeszcze nie? Maluję. Malujesz, no to więc wiesz, o co chodzi. Powiedz mi, Aniu, kogo ty chciałabyś pozdrowić? Mamę, siostrę, tak? Tatę, babcię, prababcię, wuja. Dobrze. Co dziś będziesz robiła? Bawiła się. Bawiła się. Z siostrą pewnie, tak? To życzę wam dobrej soboty, a przede wszystkim dobrej zabawy. Pamiętajcie też o modlitwie, by być dobrymi narzędziami w ręku Matki Najświętszej Pana Boga. Dziękuję ci bardzo, Aniu. Szczęść Boże tobie, twojej mamie, tacie, siostrze. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem. Proszę bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Ty masz na imię? Asia. Kasia, tak? Asia. Asia, a no to Joasia, tak? Napiszemy Joasia. Joasia. Powiedz mi, Asiu, który ty byś wybrała, które zadanie, można być, które hasło chcesz rozwiązać? 10. Dziesiątkę. Joasia, dziesiątkę. No to bardzo blisko do tych plakatowych i akwareli. W ręku artysty malarza. No, paleta? Nawet może być w twoim ręku. Paleta? Nie. Pędzel? No, spróbujmy. Chcesz go, żeby wpisać pędzel? Tak. To wpisujemy pędzel. Właśnie w ręku może być ta paleta, tak, na której trzyma te farby. Ale to jest, Joasiu, tak jak powiedziałaś, pędzel. Gratuluję. Powiedz, kogo chciałabyś pozdrowić? Moją mamę, tatę, brata, babcię. Pięknie. A ty co dziś będziesz porabiała? Nie wiem jeszcze. Jeszcze nie wiesz. No to dobrego planu życzę. No i zrealizowania tego, co zaplanujesz. Dziękuję ci bardzo. Pamiętaj też o tym, by wysłać do nas swoje dane, a my do ciebie wyślemy nagrodę dziś o zwycięstwach różańcowych. Dobrze? Dobrze. Dziękuję ci bardzo. Wszystkiego dobrego na cały dzień. Proszę bardzo, kropelka radości. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ty masz na imię? Julka. Julko, witam cię serdecznie. Powiedz mi, które hasło ty wybrała dla siebie?
18. 18, ostatnie, tak? Dobrze, tutaj zapiszę sobie Julka, żebym się też nie pomylił. Co to może być w sztyfcie lub płynie dołączenia na przykład kawałków papieru? I jak się połączą, to już ich nie można rozdzielić, chyba że się je zniszczy. No, musiałabyś powiedzieć tak bardziej twierdząco, bo tak z znakiem zapytania. Tak się jakby zdziwiłaś, czy to klej, a powinno być? Klej. Klej, o tak, powinno być. No to spróbujemy wpisać klej. Też poprawna odpowiedź. Julko, słyszałaś fanfary, dla ciebie będzie nagroda. A powiedz, ty kleju do czego używać i czy używasz? Na przykład do jakichś zajęć plastycznych używałaś kleju ostatnio? Do klejenia kartek, do jakichś ozdób świątecznych. Robiłaś ozdoby, tak? Tak. No widzisz, no więc na pewno taki klej do czegoś się przydał. Powiedz mi, kogo ty chciałabyś pozdrowić? Babcię, dziadka, telewizję Trwam, Radio Maryję, rodziców, brata Miłosza, wszystkie ciocie i wujków oraz księdza. Bardzo dziękuję. Ja odwzajemniam twoje pozdrowienia. Życzę ci dobrej soboty. A ty masz plan na dzisiaj? Co będziesz robiła? Czy jeszcze nie myślałaś? Jestem na wakacjach u babci. A na wakacjach. No to niech to będzie czas pełen radości. Wszystkiego dobrego. Też smacznego obiadu wam życzę, bo pewnie babcia coś ugotuje smacznego, tak? To wszystkiego dobrego, Julko. Z Panem Bogiem. Nawzajem. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kropelka radości, telewizja Trwam. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ty jak masz na imię? Ania. Aniu, witam cię. O, to już trzecia Ania dzisiaj. No Aniu, które byś wybrała dla siebie hasło w naszej krzyżówce? 17. 17. Czyli dwa z przodu zajęte, teraz dwa z tyłu. Dobrze. Aniu, już. Co to może być? Na przykład szara lub brązowa obok modeliny, plasteliny i masy papierowej. Też możemy jej używać do tego, by coś z niej wytworzyć, tak? By coś zrobić. Że może być szara, może być brązowa, ale nie jest to ani modelina, ani plastelina, masa papierowa, ma swoją nazwę. Glina. Glina, tak? Mhm. Glina, no to spróbujemy, bo też rzeczywiście... Gratuluję. A powiedz mi, czego ty używasz, jeżeli chodzi o takie zajęcia artystyczne czy plastyczne? Tej gliny, którą wpisaliśmy teraz do krzyżówki, modeliny, plasteliny, co jest dla ciebie takie najlepsze? Plastelina. Plastelina, tak. No rzeczywiście, ona zmienia kształty cały czas, bo jak glina stwardnieje, czy modelina, to chyba zostaje już taka skostniała, prawda? Więc tylko tak. Raz można jej użyć. Z gliny też można zrobić, coś wypalić, prawda? Zrobić piękny garnek, czy jakąś podstawkę. Kogo chciałabyś pozdrowić, Aniu? Mamę, tatę, babcię i całą rodzinę. Pięknie. Dziękuję. Dziękuję ci bardzo. Wszystkiego dobrego też na sobotę. Do usłyszenia może, czy do zobaczenia, tak? Tak. Dziękuję ci bardzo. Z Panem Bogiem. O, słyszę następny dzwonek, więc jest telefon. Bardzo proszę. Wiktoria. Szczęść Boże, Wiktorio. Wiktorio, ty pewnie nie pierwszy raz, może... Trzeci. Trzeci. No to ładnie, niedawno pewnie słyszeliśmy się, bo tak Wiktoria kojarzy mi się zawsze ze zwycięstwem. Powiedz, które ty dla siebie byś chciała wybrać hasło? No. Mamy trzecie wolne do 9, 11 do 16. Trzecie. Trzecie. Wiktoria. Trzecie. Co to może być? Pisak, flamaster, marker z tuszem w środku.
jak byśmy nazwali go? Tak, Mazak. Mazak, tak? Tak. Dobrze, wpisujemy Mazak. Bardzo, bardzo dziękuję za poprawną odpowiedź. Dla ciebie też będzie nagroda zwycięstwa różańcowe pani Ewy Hunter. A powiedz mi, Wiktorio, kogo ty chciałabyś pozdrowić? Mam rodzinę telewizję, trwam Radio Maria. Bardzo dziękuję. Życzę ci też dobrego dnia, dobrej soboty. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Proszę bardzo, kropelka radości. Dzień dobry. Jak masz na imię? Dominika. Witam cię, Dominiko, serdecznie. Szczęść Boże. Tobie, Dominiko, jak dziś wstałaś? Lewą, prawą nogą? Prawą. Prawą. Pamiętałaś o modlitwie? Trochę. Trochę? A co to znaczy trochę? Ciekawy jestem. Jak to wygląda modlitwa trochę? Czyli westchnęłaś, ale zapomniałaś o znaku Krzyża Świętego i Pacierzu, tak? No, zapomniałam. No to po programie teraz odpowiesz, myślę, poprawnie na któreś z zadań. To zachęcam cię do właśnie takiej modlitwy pacierza, żeby też nasze myśli, nasze serce zwrócić do Pana Boga, żeby zawsze każdy dzień zaczynać z Nim. Dobrze? To teraz rozwiązujemy hasło. Powiedz, które wybierasz dla siebie. Piątka. Piątka, tak. Niech twoje życie też będzie na piątkę. Powiedz mi, co to może być, prasowana lub marszczona, może też być w rolce. I służy do tych oczywiście zajęć różnych plastycznych. Bibuła. Bardziej twierdząco? Bibuła. O, bibuła. Dobrze, no to wpiszemy bibułę. Ona rzeczywiście może być taka marszczona. Usłyszałaś, Dominiko, fanfary. To znaczy, że krzyżówka, czyli to hasło konkretne w krzyżówce rozwiązała się poprawnie. Powiedz mi, ty używasz czegoś takiego jak bibuła? No, czasami. A do czego? Na przykład do robienia łańcuchów na choince. I w tym roku zrobiłaś, a czy już w zeszłym roku? Tak. Ładnie wyglądały? Słucham? Ładnie wyglądały na choince? Tak. A choinkę jeszcze masz, czy już nie? Już nie. Już nie, no to, bo to do drugiego moglibyśmy takie drzewko świąteczne mieć w domu, ale ty mówisz, że już nie masz. No to bardzo dziękuję. Pozdrawiamy kogo, Dominiko? Słucham? Kogo chciałabyś pozdrowić? Radio Maryja, mamę, tatę, mojego brata Karola i moje ciocie, moich wujków i mojego dziadka i moją babcię. Bardzo dziękuję. To ja teraz życzę tobie dobrej modlitwy, dobrego spotkania z Panem Bogiem. Dobrze? Tak się umawialiśmy, że tak będzie. I dobrej soboty życzę tobie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dominiko, z Panem Bogiem. Proszę bardzo, telewizja Trwam, kropelka radości. Szczęść Boże. Szczęść Boże, ty masz na imię? Zosia. Zosiu, powiedz mi, które hasło byś wybrała dla siebie? Mamy czwórkę, szóstkę, do dziewiątki, 11 do 16. Szóstkę, dobrze. Zosia i szóstka. Do rysowania i szkicowania mamy takie pytanie, jak gdyby. Co to może być? Jaki przybór, jak on się nazywał, tak? Że jest do rysowania albo do szkicowania. Można gumką zmazać to, co byśmy napisali tym narzędziem. Jakby to się nazywało? Na kartce byśmy tak coś narysowali, a można to zmazać. Ołówek. O, ołówek. Wpisujemy ołówek. Prawidłowo. Gratuluję tobie, Zosiu. Kogo chcesz pozdrowić na antenie? Babcię drugą i ciocię. To pięknie. My się dołączamy do pozdrowień. Również tobie życzę pogodnej i radosnej soboty. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem. Proszę bardzo, kropelka radości.
Halo, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże, ty masz na imię? Kasia. Witam cię, Kasiu. To dzisiaj druga Kasia. Powiedz mi, jakie ty hasło byś wybrała dla siebie w naszej krzyżówce? Siódemka, tak? Siódemka, dobrze. Kasia. 16 czy 7? 7. 7, dobrze, 7. Siódemka. Co to może być? One są kolorowe i najczęściej w jakimś pudełku. Kolorowe w pudełku. Też służą nam do zajęć plastycznych. Możemy coś pięknego namalować. I jak? Karton. No nie, karton nie. Karton nie służy do malowania. Czyli papier. To na papierze byśmy tym pomalowali. Papier. Kolorowe w pudełku, kolorowe w pudełku. Tymi kolorowymi mogłabyś namalować na przykład słoneczko, namalować ładny domek, trawę na zielono, słoneczko na żółto, niebo na niebiesko. Czym to możemy zrobić? I jest dużo. Kredkami. Tak, a to są, czyli to są kredki. Kredki. No to spróbujemy, czy to są na pewno kredki. Kolorowe w pudełku są kredki. Kasiu, gratuluję. Masz takie kredki? Tak, mam. Posługiwam się nimi w szkole i maluję. No widzisz, no to gratuluję, że też wpadłaś na ten pomysł. Życzę tobie pięknych prac plastycznych. A kogo pozdrowisz? Mamę, tatę, ciocię, babcię, dziadka i moje cioteczne siostry. My się dołączamy do twoich pozdrowień. Pamiętaj też wysłać do nas maila, dobrze? Dobrze. I dostaniesz nagrodę dziś o zwycięstwach różańcowych. Będziesz mogła dowiedzieć coś więcej. To dziękuję ci bardzo, Kasiu. Też dobrej soboty. Z Panem Bogiem. Proszę bardzo, kropelka radości. Szczęść Boże. Szczęść Boże, ty masz na imię? Martyna. Witam cię, Martyno. Pewnie nie pierwszy raz rozwiązujesz krzyżówkę. Pierwszy. Pierwszy raz, no popatrz. No to się cieszę tym bardziej. Powiedz, które hasło wybierzesz dla siebie? Jedenastka. Jedenastka, Martyna. Martyna, jedenastka. Podświetliliśmy niedługie aż tak hasło, widzisz? Myślę, że tak. Klejąca do łączenia papieru. Co to może być? Możemy połączyć dwie kartki papieru, kładąc je obok siebie i to, o czym mówimy, rozciągnąć i skleić te dwie płaszczyzny. Odważnie? Taśma. No to wpisujemy taśmę. Tak, łączy papier, taka klejąca właśnie taśma. Używasz takiej taśmy? Tak. Do czego jeszcze, oprócz sklejenia kartek papieru? Do opakowania prezentu. Tak, można zapakować ładnie prezent i końce tego prezentu, żeby to się tak jakoś nam nie rozeszło, posklejać delikatnie taką przeźroczystą taśmą. Pięknie, kogo pozdrawiasz? Całą rodzinę. Dziękuję, dołączam się do tych pozdrowień. Też proszę cię o maila. Wyślij do nas na adres kropelka@tv-trwam.pl. Dobrze? Tak. Dziękuję ci. Też dobrej soboty dla ciebie, radosnej. Z Panem Bogiem. Dziękuję. Dziękuję również za telefon i jeszcze raz gratuluję rozwiązania tego hasła. Proszę bardzo, kropelka radości. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ty masz na imię? Eliza. Eliza, ładne imię. Podoba ci się? Tak. To się cieszę. Elizo, też pewnie nie rozwiązywałaś jeszcze krzyżówki, czy już się kiedyś udało? Udało mi się kiedyś. Udało się kiedyś. No to powiedz, które wybierasz dla siebie hasło? Ósemkę. Ósemka dla Elizy. No, ciekaw jestem, czy odgadniesz, ale mam nadzieję, że tak.
do ołówka lub ekranu dotykowego, możemy, tak się to nazywa, do ołówka możemy włożyć, który ma wkład w środku. Jak to się nazywa? Do ołówka albo czasem jest do urządzeń takich różnych, że możemy nie paluszkiem, tylko nim dotykamy i nie jest to długopis, ołówek, ale coś blisko ołówka. Rysiek? Rysik bardziej. Rysik. Rysik, tak, tak. Spróbujemy rysik wstawić. To jest rysik. Brawo, brawo. Widziałaś coś takiego? Nie. Nie widziałaś. A ty jaki masz ołówek? Taki zwykły? Który tak. Ostrzy się w temperówce. No tak, bo są takie ołówki automatyczne, tak mówimy. Mają taki automat, wkłada się do środka właśnie taki rysik. No i ten rysik się troszeczkę zużyje tego rysika, to się go znowu wysuwa i piszemy dalej ołóweczkiem. To myślę, że kiedyś, jak będziesz więcej używała ołówka, to może i to znajdziesz zastosowanie u ciebie. Powiedz mi, kogo chcesz pozdrowić? Tatę, mamę, siostrę. I? Może kolegów i koleżanki twoje pozdrowimy? I moją koleżankę Amelkę. Tak. I koleżankę Klaudię. Pięknie, dołączamy się do pozdrowień. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże. Proszę bardzo, kropelka radości. Szczęść Boże. Szczęść Boże, ty masz na imię? Kasia. Kasiu, które wybierasz hasło dla siebie? Czwarte. Czwóreczka. O, czwóreczka jest wolna, bardzo dobrze. Kasia. Też sobie zapisałem. Służą do wycinania. Co nam służy do wycinania? Nożyczki. Popatrz, jaka ty jesteś szybka. Brawo, Kasiu. Ty używasz nożyczek? Tak. I jesteś już taka dosyć wprawna, czy jeszcze gdzieś tam nie zawsze się udaje? Już umiem wycinać. Już umiesz wycinać. No to bardzo dobrze. Życzę ci, żebyś była coraz lepsza. A powiedz, kogo chcesz pozdrowić? Mamę, tatę, babcię, dziadka i rodzeństwo Radio Maryja i telewizję Trwam. Bardzo dziękujemy. My też odwzajemniamy te pozdrowienia dla całej twojej rodziny. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Dziękuję. I słyszymy następny telefon. Proszę bardzo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ty masz na imię? Jakub. Jakubie, no jak się cieszę, że jest chłopak. Jakubie, które byś hasło wybrał dla siebie? Mamy jedną dziewiątkę wolną, mamy jeszcze dziewiątkę, a później od 12 do 16. 12. 12 dla Jakuba. Jakub, dwunastka. Wiesz co? Ja chyba sobie nie zapisałem, czy zapisałem? Nie zapisałem sobie. Co to może być? Solna do modelowania. Solna do modelowania. Mówiliśmy wcześniej o glinie. A te... No, chyba tak, co? Czy nie? Tak. Dobrze, to wpisujemy masa. Masa może być solna i do modelowania. O, widzisz, fanfary zagrały. To znaczy, że to jest dobry trop. Dobrze odpowiedziałeś. Jakubie, kogo pozdrawiasz? Mam całą rodzinę. Tak. I panią katecheskę i telewizję Trwam. Bardzo dziękuję tobie. My też do tych twoich pozdrowień się dołączamy. Życzę ci dobrej soboty. Co będziesz robił dzisiaj? Co będziesz robił? No to, czyli życzę ci, żebyś się jeszcze zastanowił, no i znalazł dobre rozwiązanie dla siebie, dobry pomysł na czas, który masz po południu. Wszystkiego dobrego dla ciebie i dla mamy, bo słyszałem też mamę twoją, pewnie tak, więc wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem. Proszę bardzo. Halo, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ty masz na imię? Michał. Michał, o dobrze, jest drugi chłopak. Michale, powiedz mi, które ty byś hasło wybrał dla siebie? Mamy dziewiątkę wolną i później 13 do 16.
15. 15? Tak. Dobrze. 15 dla ciebie. Co to może być? Torba na rysunki, na przykład z tektury na taką gumkę lub jakieś zapięcie. Ale wkładamy do niej pewne rzeczy. No spróbujmy, na przykład prace techniczne. Tak, to ta torba, Michale, nazywa się teczką. Dziękuję. Powiedz, kogo ty chciałbyś pozdrowić? Całą rodzinę, katechetkę, telewizję Trwam i Radio Maryjne. Bardzo, bardzo dziękuję. Gratulacje. Też pamiętaj, Michale, wyślij do nas swoje dane, imię, nazwisko, adres swój na naszego maila, a my do ciebie wyślemy nagrodę. Szczęść Boże tobie. Dziękuję. Dzwoni telefon. Halo, halo, z tej strony Kropelka Radości, telewizja Trwam. Kto tam jest? Halo, halo, słyszymy się? Tak. Powiedz mi, jak masz na imię? Martyna. Martyna. Martyna, rozwiązywałaś kiedyś krzyżówkę? Tak. Udało się? Tak. Dobrze. A dzisiaj próbujemy? Tak. No to powiedz, które wybierasz hasło. Mamy dziewiątkę wolną, później 13, 14 i... Które? Trzynastkę. Trzynastka. Dzień Matki Bożej Fatimskiej. Co to może być? Stojak dla artysty. Ten stojak artysta stawia na nim jakąś kartkę dużą albo nawet obraz. I zabiera się za malowanie pięknego widoku. I to na czym stawia, jak się nazywa ten stojak? Farby. Nie, farby to on nimi maluje. A to jest taka podstawka, ale stojąca, tak? Ma trzy nogi najczęściej. Co to może być? Jak jest na przykład wystawa, to na takiej wystawie też można na czymś takim, na tych nogach, które musimy jakoś nazwać. Stawiamy obrazy piękne i ludzie przychodzą na tą wystawę. Stojak? No, to jest stojak, ale my go musimy jakoś nazwać. Taki stojak dla artysty, stojak dla obrazu. Też na S, ale nie to, to nie jest stojak. Jak się to nazywa? No, tam widzę, telewizja gra. Słyszymy. Jak jeszcze? Tablica nie. Bo tablica nie jest stojakiem. To musi być stojak. No. Pomyśl, jak się nazywa taki stojak artysty? Czas nam szybko ucieka, my się musimy spieszyć. Wszyscy teraz narady robią, słyszę, w domu. Bardzo dobrze. No. No, ciekawy jestem. Jak się nazywa taki stojak, na którym artysta, czy są obrazy? Za dużo nie mogę podpowiedzieć, bo musiałbym odpowiedzieć, prawda? Wiesz co, no spróbujemy jedną literkę, czy nie? No. No to S wstawimy. Ale to też przypomina ci stojak, więc może... Wstawimy jeszcze jedną literkę i może wpadniecie na pomysł. O, słyszałem. Staluga. Staluga. No to pewni jesteście tego po naradzie? No to wpisujemy tą sztalugę. Zobaczymy, czy zagrają fanfary. Ciekaw sam jestem. Tak, zagrałem fanfary, stojak artysty, Martyno, to sztaluga. Kogo pozdrawiasz? Artysty, Martyno, to sztaluga. I proszę was, żeby zawsze wyłączyć telewizor. Beata, siostrę cioteczną, Beata, babcię, dziadka, ciocie, wujka. Dziękuję bardzo i was bardzo proszę, żeby zawsze pamiętać o wyłączeniu telewizora.
Aczkolwiek gdybyśmy go, znaczy telewizora, wyłączeniu głosu telewizora, bo wtedy trochę nam się to wszystko jakoś zapętla, no ale dzięki temu tak ta narada się mogła pewnie odbyć, no i znaleźliśmy odpowiedź, że to sztaluga, ten stojak pod piękny obraz, pod jakąś pracę artystyczną, to właśnie sztaluga. Więc dziękuję ci, bo słyszę, że już następny telefon. Proszę bardzo. Szczęść Boże. Szczęść Boże, ty masz na imię? Marta. O, Marta, druga Marta, a może trzecia. Marto, rozwiązywałaś krzyżówkę już? Tak. Dzisiaj które hasło wybierasz? Dziewiątka, czternastka lub szesnastka? Czternastka. Czternastka dla ciebie. Patrzę, o, jest wolna jeszcze. Gruby, sztywny karton kreślarski lub rysunkowy w arkuszach. Mogą być takie duże nawet arkusze, nie A4, tak jak to, ta teczka, którą mam, bo to jest A4, w połówka byłaby A5, a taki duży, jak on się nazywa? Czego to jest właśnie? Gruby, sztywny karton. Brulion. No, brulion nie za bardzo. Brulion to prędzej do takich do pisania, właśnie to nie jest sztywny. Brulion nie jest sztywny. Pierwsze, to B jest prawidłowe, ale nie jest to brulion. Gruby taki i duży. Można powiedzieć, właśnie nie tak malutka karteczka, tylko i twardy. No, co, jak byśmy nazwali taki? Bristol? Bardziej twierdząco, bo tak z lekkim znakiem zapytania. Bądź bardziej przekonana do tego, co mówisz. Bristol. Bristol. No to wpisujemy Bristol. Tak, więc taki sztywny karton, gruby, duży, to jest Bristol. Kogo chciałabyś pozdrowić, Martyno? Znaczy Marto. Moją całą rodzinę, mojego księdza proboszcza, Kropelkę Radości i Telewizję Trwam i dziadka Antka. Bardzo dziękuję, czujemy się pozdrowieni. My też odwzajemniamy te życzenia. Życzę ci dobrej, pięknej soboty. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże. I jeszcze mamy dwa hasła. Bardzo proszę. Halo, halo? Jesteś? Słyszymy się? Tak. Powiedz, jak masz na imię? Zuzia. Zuzia. Powiedz mi, Zuziu, które hasło byś ty wybrała dla siebie? Szesnastka. Szesnastka. Zuzia. Też sobie zapiszę. Zuzia, szesnastka. Co to może być? Popatrz, podświetlamy. Dosyć długie to hasło. Szyję kartki, nie ubrania. Bo ubrania to prędzej igiełką jakąś, tak? A jak on się nazywa, gdy chcemy spiąć dwie kartki, czy nawet trzy więcej kartek? Zszywacz. Zszywacz, tak? Tak. Zszywacz. No to spróbujemy wpisać zszywacz. Powiedz, Zuziu, używałaś takiego narzędzia jak zszywacz? Nie. Nie jeszcze, wiesz, bo tam się wkłada taki metalowy, takie metalowe, można powiedzieć, U, odwrotnie włożone i jak dociskamy kartkę do kartki, pod spodem podkładamy, to zszywamy właśnie takim zszywaczem, zszywamy te karteczki. Powiedz, kogo pozdrawiasz, Zuziu? Całą rodzinę, Telewizję Trwam, księdza proboszcza, no i tyle. Dziękuję bardzo. A ty dzisiaj pamiętałaś o modlitwie? Tak. To bardzo dobrze. Wszystkiego dobrego dla ciebie. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Jeszcze jedno hasło nam zostało dzisiaj. Dziewiątka. Zobaczymy, kto się dodzwonił. Proszę bardzo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ty masz na imię? Rosalia. I telefonuję razem z bratem Szymonem. Pięknie. No to dla was pytanie, hasło numer 9 dla waszej dwójki. Co to może być? Popatrz, podświetlamy. To chyba najdłuższe hasło dzisiaj. Do strugania ołówków lub kredek. Temperówka. Jeszcze raz? Temperówka. Temperówka. Przez jakie U? Zamknięte. U zamknięte. No to poprosimy, aby nam wpisano. Pięknie, gratulacje dla rodzeństwa. Kogo chcecie pozdrowić? Całą rodzinę. Tak. Dziewczynę, Radio Maryję i księdza prowadzącego.
Bardzo dziękuję, odwzajemniam też dla was te pozdrowienia, wszystkiego dobrego. Przebywających na feriach. O, też przebywających na feriach. No to pozdrawiamy serdecznie i dużo, dużo radości. Mimo, że trochę mało śniegu jest, prawda, bo ferie kojarzą nam się zawsze ze śniegiem, z pięknymi zabawami na śniegu. Jeszcze raz dziękuję, więc hasła mamy rozwiązane, ale teraz to główne hasło. Słyszę telefon, więc może ktoś nam podpowie, co to jest, jakie jest rozwiązanie. Proszę bardzo. Szczęść Boże. Szczęść Boże, ty masz na imię? Ania. Aniu, powiedz, przymierzamy się do głównego hasła? Tak. No to spróbuj rozszyfrować dziś naszą krzyżówkę. Przybiory plastyczne. Przybory, prawda? Przybory plastyczne. Dobrze. Aniu, gratuluję. Powiedz mi, a ty najczęściej jakich przyborów używasz plastycznych? Bo dzisiaj było dużo. Papier, farby, nożyczki, bibuła, kredki. Kredek. Kredek najczęściej, tak? Mhm. Dużo masz kredek? Ile kolorów? No, dużo. Dużo. Nawet nieraz trudno policzyć. No ładnie. Powiedz mi, kogo chciałabyś pozdrowić, Aniu? Całą rodzinę, telewizję Trwam i Radio Maria. Bardzo dziękujemy. Za twoje pozdrowienia też proszę ciebie, abyś przysłała na nasz adres kropelka@tv-trwam. Nie masz? No to jeszcze podajemy teraz telefon, to sobie możecie zapisać. Jeżeli ktoś nie ma takiej możliwości, żeby do nas wziąć i napisać maila, to podajemy telefon 56 610 72 58. Jeszcze go chwilkę będziemy mieli u dołu ekranu. Zapisać sobie, zadzwonić od poniedziałku gdzieś do piątku, ale najlepiej w poniedziałek po 9 rano. I pani w sekretariacie odbierze telefon i zapisze do was wasze dane. Dobrze. Dziękuję, dziękuję ci bardzo. Drogie dzieci, pamiętajcie, mimo że są ferie, może czas odpoczynku, modlitwa bardzo ważna, bo ona też mówi o tym, że nasze serce jest blisko serca Pana Boga, serca Matki Najświętszej, serca Pana Jezusa. I tak niech też będzie cały dzisiejszy dzień, jutro też niedziela, piękny dzień pański, dzień poświęcony Panu Bogu. Niech też będzie pełen radości i miłości do Niego. Dziękuję wam bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.